innej możliwości, ja też dałem kit. 10 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy kolejny taki pojedynek. Znowu go zniszczę. W tym momencie na ekranie macie zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Gratuluję serdecznie i nie zapomnij ustawić swojego maila w opisie kanału, żebym mógł na niego wysłać ci nagrodę. No dobra, a który to dzisiaj już jest? Dzisiaj jest 17 grudnia. 17 grudnia i to oznacza, że trzeba odkryć 17 prezent na kalendarzu adwentowym. Ciekawe co tam będzie. Ja też jestem ciekawy, jesteś gotowy? No jestem, czekam. Także słuchajcie, teraz sprawdzamy co jest pod tym prezentem i werble. Co ktoś dzisiaj z was będzie mógł zgarnąć od nas totalnie za darmo. A jest to skin Santa Stew. Ale fajnie, sam bym go chciał mieć. Jest to zupełnie nowy skinek, którego możecie mieć przedpremierowo, zanim jeszcze w ogóle wejdzie do gry. W ogóle sam ten skin będzie kosztował 150 gemów w zestawie właśnie z nową ikonką profilową i emotką. A jak ktoś wygra, no to oczywiście dostanie i tego świątecznego skina Santa Stew i po prostu Stew Zadymiarza, jeżeli go jeszcze nie ma na swoim koncie. Także to jest super deal. Jeżeli chcesz to zgarnąć szybko, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj mój kanał, wciskając ten guziczek, subskrybuj tam na dole. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. Bardzo dziękuję za wsparcie. I napisz w komentarzu odpowiedź na tą zagadkę. Teraz tutaj na dole wyświetlają się trzy emotki i musisz zgadnąć, jaki to zadymiarz właśnie po tych trzech emotkach. Kaktus, uśmieszek i ogień. Z kim to się może kojarzyć? Nie podpowiadaj. Piszcie odpowiedzi w komentarzach, a teraz lecimy z odcinkiem. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy rywalizować. To był ten moment, kiedy mogłeś tu już wjechać. Hejka! Witam, oaj, żeś mnie wypnął, ty. Możeś super sobie jechał. Także dzisiaj czeka mnie pojedynek z moim Braholem. A jaki dzisiaj pojedynek mamy? Zgadujemy zadymiarza po emotkach, tak? Dokładnie tak, słuchajcie. Weronika, halo, chodź tu. Siemano, witamy cię serdecznie na tym odcinku. Przygotowała dla nas zestaw ponad 30 różnych emotek i będziemy musieli zgadnąć wszystkich zadymiarzy właśnie z całej tej listy. 30? Aż. Pamiętajcie widzowie, że wy możecie zgadywać razem z nami i piszcie wasze odpowiedzi w komentarzach. Także ja już tutaj mam swoją karteczkę, Gracjan, gdzie masz swoją karteczkę z odpowiedziami? Ja mam pytanie jeszcze do pani prowadzącej. Są to zadymiarze, nie skiny. Są to zadymiarze, ale jeżeli jakiś skin jest dosyć znany, to jest tam namiastka tego. Ale chodzi o zadymiarza, musisz zgadnąć zadymiarza, spokojnie. I jak w ostatnim takim odcinku pojedynkowym będziemy mieli dzisiaj kartę specjalną, której możemy użyć tylko raz na grę. Ja mogę użyć jej raz, Gracja może użyć jej raz. Jest to Mario Reverse. Mario Verse. Czyli sprawia ona to, że w ciemno zamieniamy się naszymi odpowiedziami. Ja mam tą odpowiedź, co napisał Gracuś, a Gracuś ma tą odpowiedź, co napisałem ja. Więc to jest całkiem spoko, jak nie będziemy totalnie wiedzieć, a wiemy, że druga osoba może mieć dobrze i wtedy można mieć ukraść jej odpowiedź i punkty. Jesteście gotowi? Chyba tak. Zmotywowany? A ty wiesz, co możesz dzisiaj wygrać? Nie. Jak to nie wiesz? To mówiłem ci wcześniej. A, jest wspaniałe. Gemy? Dobra, no przynajmniej wiadomo, że przychodzi tutaj, żeby się dobrze bawić, a nie żeby wygrać nagrodę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ktoś z nas będzie mógł zgarnąć jednego skina ze sklepu, jakiego sobie tylko wybierze. Czy na przykład tego Tisa byś chciał, czy nie wiem, czy może tą Mandy, czy może właśnie taką fajną ofertę. Każdy skin może być twój, jeżeli tylko wygrasz, ale oczywiście tylko jeden. I to samo tyczy się mnie, także ja też dzisiaj mogę zgarnąć fajnego skina, dlatego nie będzie taryfy ulgowej, chłopie, masz przewalone. Jesteś rozgramiany teraz. A, czyli wiem, że pierwsza postać będzie grom, okej, jeszcze. Aha, co? Nie, dlaczego? I słuchajcie, widzowie, jako że Weronika się starała i przygotowała dzisiaj tak dużo emotek, to zostawcie tutaj dla niej łapeczkę w górę. 10 tysięcy jak będzie, to robimy kolejny? Dobry deal? Dobra, no to co, zaczynamy? I jeszcze muszę dodać, że dziękuję bardzo mojemu bratu, który mi pomógł. Pozdrawiamy DJ Artixa. No to lecimy z pierwszym zadymiarzem. Co to jest? Jakieś takie... Nerd, oczy, pies. Piesek? To może to jest ślina? Chyba wiem. Mi się wydaje, że to jest podpucha z tym psem, trochę. I wydaje mi się, że tu bardziej trzeba się skupić na drugiej emocji. Chyba zrobiłem mitrówkę. Dobra, uwaga, jaką masz odpowiedź? Pokaż. Squeak. Ja też squeak. Dobrze. No i tu chodziło o ślinę. No w ogóle ja myślałem, przez chwilę tak myślałem, że to może jest Baz, ma te okulary, woda, jak albo pies. Nie, no ma okulary, on jest ratownikiem, wiesz. Jak był pies, to mógł być tylko Raps albo właśnie squeak, ale jak była ta ślina i jeszcze ta nerdowa emotka, no to na pewno chodziło o tego jego skina, nie? Tak. Nerd squeak. Drugi zadymiarz. Co tu się o, dzieje? Wiem, to czekaj, proste. Nie, co? To jest proste. Dom, rakieta, dzieci. Dom, rakieta, dzieci. O co to może chodzić, widzowie? Dobra, ja coś zapiszę, ale nie jestem pewny. Możemy wprowadzić zasadę, że 10 sekund jest od zapisania przez jedną osobę. Dobra. No to ci odliczam już głowę, no. A ty już napisałeś? Tak. A, no dobra. No co masz? If. Czemu dobrze? Ja mam if też. No bo Vera pokazała, że kosmita i tak dalej, czyli dobrze mamy? No, tak. Dobrze mamy, okej, dobra. No to na razie mamy, słuchaj, 2 punkty, idziemy łeb w łeb. A widzowie, nie wiem czy mówiłem, ale właśnie za każdego odgadniętego zadymiarza mamy po jednym punkcie. Kto to taki? Szalik? Szalik Edgara, to jest wiem, Szalik Edgara, wiem, o to chodzi. Czacha? Serce? Nie wiem o co chodzi. Na pewno wiesz? Jesteś pewny? Szalik Edgara, serduszko, czacha. Jak zapisałeś, to możesz mi odliczać, nie? Raz. Ja bym powiedział, że poko, ale chyba, że ty jakiegoś skina poszłaś, to jest jakiś ten skin do Piperki. Uno! Mario 10. Uno Reverse! Ja, no, bo ja dałem jak Edgar.
Edgar? Ja dałem Piper. Emo. I zamieniamy się odpowiedziami, czyli ja mam odpowiedź Edgar? Ja mam Piper. A ty masz Piper. Edgar, dobrze! Ej, ale Piperka ma takiego skina! Ma takiego skina jakiegoś bardziej un poco loco. I ja nie wiem czemu mi się skojarzyło to czarne serduszko. Nie wiem, myślałem, że ona może ma jakiś taki szalik jeszcze na tym skinie. Ale no dobra, nieważne. Dzięki temu, że zamieniliśmy się odpowiedziami i wykorzystałem tą kartę, to wychodzę teraz na prowadzenie i mamy już 3 punkty, także... Nora, ktoś tu dzisiaj nie dostanie skina. Czwarty zadymiasz. No. Lis? Gwiazdki. Ale że lis? Gwiazdki, kamera, lis? O, ja wiem, to jest proste. Czemu lis? Dobra, ja wiem, Lola. No, oczywiście. Czy to nie jest dobra odpowiedź? Ej, jeszcze nie bądźmy tacy pewni, bo Vera tutaj dopiero... Ale kamera, okay, lis. Okej, Lola, okej. Okay. Ona ma fajnego skina, a u niej też jest lis. Tylko taki, wiesz, ten jest taki 9-ogólny lis, bo jakoś tak, taki fajny skin miała. Takie on ma diamenciki w ogóle w oczach. Dobra, chłopie, jest na razie 3-4. Piąty zadymiarz. Proste. No, bardzo proste. Dobra, już odpowiadam. Też mam i już mam Uno Reverse. Jak to? Frank. Co za ham? Co za... Ja tą Piper... I dlaczego niby Frank? No ja tą Piperkę przynajmniej jakoś kojarzyłem mniej więcej. Ale ja no. Myślałem, że masz, że będziesz miał dobrze, bo to jest bardzo prosta, no. A mogłem źle pisać specjalnie? No właśnie, tak myślałem. No, napisałem no, Crow. No. Nie, napisałem Chester. No co za parówa. Dobra, słuchajcie, czyli karta Uno Reverse już została dzisiaj wykorzystana od razu na początku. Na razie mamy i remis. Tak, to był Chester. Dobrze, no. Dziękujemy bardzo za tą odpowiedź. Szósty zadymiarz. Pieniądze... Dziadek... Czemu pieniądze? O co chodzi z tymi pieniędzmi? O co chodzi z pieniędzmi? No, pojęcia. Dziadek i zielone... No zielone mi podpowiada. Dziadek? 8. 7, 6, 5, 4, 3... 6. No na czym myślisz? Możesz powiedzieć. No ja dobadam coś losowego i tak nie wiem. Sam dałem. Jak sam? No jako dziadek i tylko o nim myślałem. Jak sam? Dobra, no moja odpowiedź to Byron. I uwaga, uwaga, sprawdźmy. Aaa, jeny. No właśnie, tak. Właśnie mi się kojarzył z dziadkiem, tylko Byron. No. I patrz, on się kojarzy z zielonym kolorem, nie? A pieniądze to? Co chodzi z pieniędzmi? Arthur mówił, że Byron sprzedaje, więc... Co ten Byron sprzedaje? Wiele mikstur i maści, które leczą lub szkodzą na różne sposoby, większość z nich należy do tej drugiej kategorii. Czyli że on je pewnie sprzedaje. A, czyli że pewnie sprzedaje, no pewnie. Super, super. Pewnie tak jest. Co? Dobra, nie wiem. W sensie jest kilka opcji. Kto jest samolotem? Janet. Ale to nie będzie Janet. Ten uśmiech mnie jakoś tak przekonuje, że to nie jest to. Ale jakby to był El Primo, to można by było dać jakąś maskę. Ale jest siła duża. O co tu chodzi? Samolot mi jakoś... Samolot? Nie wiem, ale to Vera układała, to może być El Primo. Ja daję El Primo. Dobra, ja dałem tego El Primo, a już nie miałem pomysłu. Ja też dałem ten El Primo. Samolot, ukradłeś mi. A nie, teraz wiem, ten samolot, bo lata. No o tak. O to chodzi, a. Znaczy no, ale no El Primo lata. No bo fruwa. Ale nie było żadnej emotki z maską, jeżeli to jest El Primo. Jeśli da kogoś jakiegoś... El Primo. Nie, bym dał jakąś emotkę z maską, to czy nie byłoby za łatwe? No było. Czy byłaby wtedy jakaś szansa, że nie zgadniecie? No ale widać, super, tak jest. Padający łokieć. Ósmy zadymiarz. Fokus leci. Telefon... Dobra, proste. Nie wiesz. Jak nie wiesz? Co? Co ty żeś napisał? Co ty napisałeś, chłopie? Jesteś tego pewien? Czekaj, bo telefon... Chłopie, telefon to repka zombie. Ja widziałem, co on... O Jezu, ja wiem! Co on napisał? Daj, muszę go ratować, nie? Nie, no już wie. No i to jest sens, dobrze. Dziewiąty zadymiarz. Piratka Bibi mi się kojarzy. Lony bomba? Ja wiem! Ja chyba też. Uwaga, uwaga, i kto to będzie? Tik! Dobrze, też dałem Tika. Okay. Ma skina pirata, co nie? Tak. On jest piratem. A. On jest piratem? No nie widzisz. A no to, bo on ma taką przepaskę w sumie. Wow, okej. Okay. Uwaga, dziesiąty zadymiarz. Super, że nam pokazujesz to dla nas. Malowanie, gwiazda. To jest jakiś zadymiarz, który maluje i gwiazdą coś robi? Woda, gwiazda, marynarz? Co? Gdzie ja tu marynarza znalazłem? Czekaj, co tu się wyrabia? Ja muszę to jakoś przemyśleć. Ja chyba wiem. 10. Ale co to malowanie by to... Nie wiem. Dobra, ja daję tego zadymiarza. Trudno. No pokaż, Vera. Ja już jestem gotowy, pokaż. Tego jestem bardzo ciekawy. Ale idzie chyba w stronę dobrej rzadkości, mi się to podoba. Dałem Janet. Dałeś Janet? No bo ja Otis! A bo maluje, no tak. Bo maluje? Tak. No tak, on strzela farbą. No tak, on strzela farbą. Ja zapomniałem. Ja tak gwiazdka, mnie tak uznałem, że może no, kolory chodzi, że maluje, w sensie, że kolorowa. Ej, to ja tylko po tej gwiazdce poznałem, że to może być Otis, bo sobie skojarzyłem woda i gwiazdka i że Otis, nie? A nie pamiętałem, że on maluje, przecież ten sympatyczny kolega, no on sobie maluje przecież, no tak, dobra. Artysta uliczny. Ej, to mam już 2 punkty przewagi nad tobą. Łatwo. 11 zadymiarz. A, to proste. No Leon.
i... Co? Bo? Co? Jaki bo? Bo? Nie, i teraz jakby po tych emotkach nam dał bo, to ja bym się wkurzył, nie? No ale bo dobra, śledzi Nita, niedźwiedzia. Nita, może, dobrze. Może bo śledzi Nita. No nie śledzi Nita, super. Dobra, damy kolejnego. 12 zadymiasz. Pat strzela zły. Dobra, ja już wiem. Strzela zły? Bardzo zły. Bardzo prosta. Bardzo zły jest? 9. Nie liczyłem ci na głos. Mam miłe. Koniec czasu. No co, liczyłem po cichu. Nie, no nie. No może no masz na spokojnie. Ej, nie podglądaj, możesz pomyśleć. Jakby tu podpowiedź dać? Salon. Więcej mu nie podpowiadaj. Salon. No czyli mam dobrze. Salon? No nawet jeden skin do niego się tak nazywa. A. No nie, chyba rozkminił. Co napisałeś? Surga. Jaki salon serc? Jaki no, salon serc? No bo ja, bo on miał chyba skina takiego. A, bo to jest Rico. 8-bit! Chłopy, no 8-bit! No. Tak. 8-bit mam zapisane. Widzisz, jaki on jest wkurzony? Widzisz jego minkę? Jaki zły. A patrz, jaki on ma skiny w ogóle. On ma ten. Zawsze jest zły. Red to jest klasyczny. A jeszcze był jakiś. Kojarzy mi się, nie, to jest nawiedzone. Czemu mi się kojarzył jakiś salon 8-bit? Nie, no nie, ale on ma, miał jakiegoś chyba takiego skina. Kojarzy mi się coś. Albo po prostu to miało i tak ci podpowiedzieć, że salon gier, czy coś takiego, nie? A. Dobra, no to mam 3 punkty już przewagi. I ja. Ej, chyba no nie ma szans, żebyś to wygrał. 13 zadymiar. To jest trudne. Jak trudne? Paczka? Pudełko Boomi. Pudełko Boom? To jest po prostu nawiązanie do skina od Wery. Ha, bo myślałem, że o tym pudełku to, że kit, bo kiedy się chowa na pudełku. Nie, ale no właśnie kit się chowa w pudełku też. No. Ale nie, nie, nie. To jest, moim zdaniem, to jest Brock. A ty co zapisałeś? No czekaj, nie napisałem jeszcze nic. A! No to teraz Brock! Bo ty coś, Brock! Ale ty coś pisałeś! No to Brock! No to co ty pisałeś 13, na tym kolanie? 13. No super. I no to Brock dałem. Odpowiedź. No. Dobra, ale Wera coś się dziwnie śmieje. A no dobra, jednak no Brock. Brock. No ale to pudełko. O tego boom, takie... boom, nie, nie Boombox, tylko tam jest ten, o, listonosz Brock. A, nie przyda nic. Ale teraz pomyślałam, że jakbym ja to zobaczyła, to ja bym powiedziała, że to Serge. Serge? No bo jest zrób to no, sam. No, DIY Serge. Ten, co jest tutaj za mną. Zrób to sam. Jeszcze go nie zrobiliśmy cały czas. Już nie nie wiem, bo z miesiąc czeka na założenie biedny, ale kiedyś go zużymy. 14 zadymiasz. No, okej. Okay. Myślę, że to jest Frank, no, te muzyczki słucha. Tej muzyczki tak. Ej, nie wiem. Dobra, już zapisałem, ale trudno, no. Kogo dałeś? El Poco. To jest Frank. El Poco. Jak to nie jest Frank? No bo sam muzyczki nie słucha. No ale Frank ma przecież to do muzyki i ma słuchawki. No ale on nie ma ukulele. No właśnie, nie ma ukulele. 15 zadymiasz. Orzeł! No przecież oczywiście, że to jest Janet, bo na lata. Orzeł, łuk. Janet? No dobra. No bo lata. No dobra, już mam odpowiedź, mam, no. Bo! Bo! Czy to jest bo? Tak, to jest bo. Jej, dobrze! No dobra, lecimy dalej. 16. A ten listek? To ciekawe, co jest. Bo nie mogłam znaleźć emotki krzaka. Ach. Ej, w ogóle to jest nie fair. Założyliście sobie czapki i nic nie powiedzieliście mi, że będziecie na odcinku w czapkach. Ja nie mam czapki na sobie. To zaraz ci dam. No poczekajcie, a tam nie ma jakiejś? Giga czapa dla Giga Mikołaja. Jestem już gangu Mikołaji, co prawda dziwnie wyglądam trochę w tej czapie, ale trudno. Ja nie mogę mieć na sobie tej czapki, bo ja jak się ruszam, to hałasuję. Dobra, to będę bez czapy już. Chciałem się zrozumieć. A, już mamy, 16. No dobra, no niestety nie mogę mieć czapę na sobie, bo dzwoni mega. Oj, to będzie, że... Popcorn... 10, 9. No czekajcie, no. 8, 7. Kieł. No już zapisałem. Też dałem feng. Czyli to będzie kieł? No ja tylko po popcornie i potem no boom. Ja popcornie i boom, a ten za kulisów... To właśnie nie wiem, co to będzie. Czak tak to, skoro za kulisów. A bo ma nowe hiperdoładowe... Aha, chodziło ci o ten symbol. Że ona ma tą czapeczkę. Że co? Że te włosy to jest popcorn? Że ci się skojarzyły włosy Maisie z popcornem? Nie, ja rozumiem, że te kulisy to chodzi o jej opaskę. Ale popcorn? Damian, czy pamiętasz, co jest napisane, jak się odblokowuje Maisie? Nie. Ja też nie, ale tam coś było o popcornie. Czekaj. Nie, no jest mała napisane. Mała pracuje jako koordynatorka DS bezpieczeństwa, ale w głębi serca uwielbia niebezpieczne sytuacje. Czasami omalże zadaje się jej prokować. A to nie super rady? No i co ty masz tu o popcornie niby? Było o popcornie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, że mam rację. Było coś o popcornie. No ale to jest aktualny opis, jak się odblokowuje Maisie. Ale wtedy jeszcze nie było takie. No ale co ja mam no ale w sumie, co to ma być? Ja Maisie dobrze odblokowałem. No, jakim w ogóle prawem Maisie nam się ma kojarzyć z Boomem? Z płotkiem? Znaczy Boom okej. Okay. Nie, i ten płotek to mi się w ogóle kojarzył z Darylem, bo Daryl ma takiego skina. A, no ale chodzi o jej opaskę. Tego nie, no ale ten popcorn nie rozumiem. No dobra, no to jednak chodziło o jej włosy, wyglądają jak popcorn. Tak czy siak, jestem na wygranej pozycji. Czuję się oszukany. Mam argumenty. Moim zdaniem właśnie mi zaliczone to. Klaun przyciąga kasa. A, ja grifa dałem. Dałeś grifa? Mhm. Okej. Okay. Ja dałem sama. Zresztą swoje karty nie przyciąga. Ja dałem sama, bo mi się wydaje, że Vera poszła tokiem myślenia. Sam mógł być, że jakby...
pieniądze. Cyrku zabiera pieniądze. Nie, bo jest skiny do Sama i on przyciąga w ogóle swój, jak wyrzuci swojego ulta. No i chodzi o Sama, nie? I chodzi w ogóle o tego skina, oczywiście klauna, mroczny klaun Sam. Ale pieniądze, on przyciąga, ale czemu pieniądze za to? Bo on jest złodziejem chyba, czy coś. Nie, on jest z gangu Złotorękiego. No, z Bell jest. Pieniądze mi się kojarzą, że on jest z gangu właśnie Złotorękiego, czyli właśnie w tym gangu Bell, nie? No to te pieniądze jeszcze jakoś by mi się skojarzyły. To przyciąganie bardzo dużo od razu mówi, że Sam, bo on potrafi przyciągnąć swojego ulta. Ja myślałem, że jakby, że to jest Griff, bo on jakby rzuca swoje karty, to będą do niego wracają. No pieniądze, no, też mogłoby być, też mogłoby być z tym Griffem. Ale powiem ci, że też miałem w głowie Griffa, ale ten skin, w sensie clown na koniec, mi na przykład od razu dał do myślenia, że to będzie właśnie Sam. No dobra, lecimy dalej. Skarpetki? Co to jest? Bieżnia? A tak. Jakiś kod. Co to jest to pierwsze? To jest kod jakiś? Co to jest? Ciężko mi powiedzieć. No, latarka? Kto ma latarkę? Zegarek? Ty kto ma latarkę? Nie no, ale o co chodzi? Skarpetki? Podpowiedzi. Podpowiedzi. Podpowiedź. Ta postać nie lubi Dynamike'a. Super podpowiedź! Czy jest to gdzieś potwierdzone, czy to z twojej... Tak sobie myślisz? Właśnie. Jest to potwierdzone. Aha. Ta postać nie lubi Dynamike'a. Rick? Dobrze. Co? Co? Jak to Rick? No to było takie podchytliwe. A, bo słuchajcie, dobra. No to możemy zrobić, że to jest, że zalicz sobie odpowiedź za to. Ja też sobie zaliczę. Za to dostajemy oboje po punkcie. Bo tu chodziło o to, słuchajcie, że Vera zrobiła zagadkę do Zadymiarza, który nie wyszedł jeszcze w Brawl Stars, ani nawet nie jest zapowiedziany, czyli do Ricka, który siedzi na tych kamerach w Star Parku. Także no dobra, no to było nawet spoko przemyślane. No to nie mogłeś podpowiedzieć, że to jest twoim zdaniem kamera, ta pierwsza? To byśmy coś wykminili. Nie no, to jest to coś, co się wpisuje kod, żeby znaleźć odpowiedni. A, że ja myślę. Dałaś skarpetki, że on na ręce sobie zakłada skarpetki, bo to miał w tych pomysłach. No dobra, no to fajne w sumie. 19 Zadymiarz. To jest proste. Ja już odpowiadam. A jeden też proste. Nie. Aż, no. Dobrze. A musi być dobrze. Jak Vera tutaj da coś innego, to ja w to nie wierzę, nie? Ominaczka. Uwaga. Dobra, czyli aż, mamy dobrze. Cały czas moja przewaga nad tobą wynosi 2 punkty, także ja dzisiaj ten odcinek wygrywam. Robot, Piciu... Proste. Bardzo proste. No przecież to jest najprostsze na świecie. Nie wiesz? To jest taki basic Zadymiarz, gościu. Ja już odpowiedziałem, ale nie chcę mu pokazać. Co? Bardzo proste. Zobacz, ta kładka jest do skina. Tak. No to się tak czułem. Niech nie do skina. Nie jest do skina. A, wiem, jeju. Że się na pewno tego pewien? Jak on się nazywa? Johnny Walker. Ale nie, ja wiem. O, już wiem. Dobry. Kto to Mile Vampir? Co? Jaką masz odpowiedź? Barley. Shelly. Robotem jest Shelly. Shelly ma skina robota i gdzie pije browarka? Barley. Ale, no i jak niby ta kokardka nie jest nawiązaniem do skina? Widzicie, go się... No ale on nie ma różowej kokardki. No, a nie ma emotki różowej kokardki. Ale a gdzie jest taki różowy Barley? Czemu mi się kojarzy? Jest taki różowy Barley, tylko jest, tu nie ma... Jest, z ciastami, z ciastami. Tak, jest. Ciastami, no. Dobra, a ja odpowiedziałem Shelly, ale jestem gamoń. Nie mam punktu. Czyli jeden punkt różnicy teraz, tak? No, tylko jeden punkt. Czemu odpowiedziałem Shelly? Jestem taki głupiutki. No, pokaż tam. Co tu, żaba jakaś? Jest pierwszy Zadymiarz. Dobra, żaba. Żaba? Żaba? No ja wiem, co to jest. 10. Są żaby. No nie żaba, tylko myśl, że kolor. Skup się na tym kolorze. A, no tak to wiem, no ale ta żaba to mnie z tak dużą zmyliła. Dużą podpowiadam. Dobra, pokaż Vera odpowiedź prawidłową. Bo zapisałeś, tak? Dałem bas, ale to źle na pewno. Słuchaj, jak to dałeś bas? Jak to dałeś bas? No nie, na pewno jesteś... Czekaj, poczekaj. Vera, nie pokazuj odpowiedzi. Zostawiasz tego baza? Na pewno? Nie. Nie? No czekaj, nie pokazuję jeszcze, dajmy mu szansę. Jak on może dodać baza? Zmieniłem na Willow. Robię, Lilia jakaś. Nie wiem, z bazem ci się skojarzy? Zmieniłem na Willow. No, aż dobrze zmienił, bo to jest Willow. No bo myślałem o tym, że ona ma tam, ona chyba w gadżecie, że ona tak jeszcze, się chowa pod... Ale jeszcze ta emotka w środku, że ona, wiesz, potrafi przejąć kontrolę nad umysłem. Ale nie myślałem, że ona po prostu jest... A chłop baza daje. Baz. No bo nie myślałem... Sam jesteś baza. Nie, bo myślałem tak, myślałem, że... Leć w kosmos, ale 22 Zadymiarz. 20. Plecaczek, nie widać go. Nie wiem. Nie widać. Znaczy, łańcuchy, plecak. Dobra, strzelam. Wiemy, że się Zadymiarze nie powtarzają, nie? Bo Vera to wcześniej powiedziała, więc dobra. Hmm. Co napisałeś? Grom. Gaz.
Nie no, napisałem grom. Napisałem grom. Mieszki Krasi, tak myślałem o Gasie. Ja myślałem o Gasie jako o Gromie i miałem takie... Gas to Grom. Ej, ale Vera, widziałaś, tak szła właśnie... Dobrze, Grom. I ma plecak, nie? Ma. Taką bombę ma. Nie kojarzyło mi się do końca, że ma plecak na sobie, tylko, ale że coś tam nosi, ale nie? Ale to coś wygląda jak plecak. No dobra, zaliczamy. Ale nie, tak sobie pomyślałem, tak myślałem o Gasie, a to mi Grom wychodzi, skakuje w głowie i tak... 23 zadywacz. Nieskończoność. Kamizelka czy nieskończoność? A, chyba wiem. Wysepka? Kamizelka, nieskończoność, wysepka? Nie, co ta kamizelka oznacza? 10. Ha? 9. Ha? 8. Ha? 7. 6. No to nie jest 5, no co za chamy? 3. No nie wiem. 2. 1. No i dobra, napisałem. Sam dołk. Dał? Co? No bo on zna się od razu, wracać. Czy mu? To jest dołk. To jest dołk? No dobra, no nieskończoność życia. No ale i ma palemka? Co nie? Aha, dobra, bo on jest taki. Ej, no to jakby był jakiś hot dog, to by na pewno skojarzył od razu. No ale... Dlatego właśnie nie ma hot doga. Czyli ale to ostatnio mi się kojarzyło z jakimiś robotnikami. Ale nie pokazałem wam jeszcze mojej odpowiedzi. A co napisałeś? Napisałem. Tak! Nie no, rozumiem, napisałem Sandy. No bo piasek, no! Ale nie wiem, nieskończony Sandy. Nie wiedziałem, no przecież, no właśnie tak, coś takiego mi się skojarzyło, że Sandy może mieć nieskończony sen jakiś, czy co? Ty, ale poczekaj, mamy remis? Nie, jak to się stało? Okej, okay, no robi się teraz ciekawe. Chyba wiem, ale te okulary są jakieś dziwne. Narzędzia, okulary i babeczka. Ja mam pustkę w głowie. A okulary tak mnie mylą, że ja chyba mam źle. Ja mam pustkę w głowie, nie? Czy okulary to skin? Co? Ukulary to skin? 10. 9. Już dla mnie. No skąd ja napisałem? Już napisałeś? Na pewno to możesz jeszcze zmienić, jak wiem, dopytałeś o coś, jak chcesz. Nie, ale to jest... Dobra, no, to pokazuję odpowiedź. Czekaj, te okulary to skin? Nie. Co napisałeś? Meg. Messi napisałeś? Jaki Messi? Meg. Napisałem Meg, ale raczej masz źle. Bo raczej to okulary źle. Są... Raczej masz bo to okulary są... No pokazuj odpowiedź. Do tego, to już jest ostateczna twoja odpowiedź, nie zmieniasz. Dobra, moja odpowiedź to Jackie! A, Jack... Co? Jesse? A że kitki ma, o to ci chodziło. Co? Aha. Jak to nie Jackie? Ale Jackie, patrz, Jackie, przecież ona ma takie kółkowe te tutaj, widzisz, no na oczy. Ale nie ma takiej emotki. No ale zobacz na Jackie, ona ma dokładnie takie glasses, jak tutaj ale ty dałaś. Ale nie jest naprawczynią. I też jest budowniczą i jeszcze ma kolor włosów, który się zgadza i też ma dwie kiteczki. Ale czy to było, że ona... Ha? Ale czekaj, czy ona... Ha? Ale czy to było, że ona jest budowniczą? Ona powiedziała, że naprawia. A naprawia, że a to ona nie ma, co ona nie to ma obchodzi, żadnego co Vera, gadżetu, że naprawia. Co mnie to obchodzi, co Vera powiedziała? Jestem zły. To jest mała dziewczynka. To jest emotka małej dziewczynki. To jest baba! Nie, to jest mała dziewczynka, no, przyjrzyj się. Dziewczynka. Przyjrzyj się, jest dziecko. No, jest piksele jakieś widzę. Jest małym dzieckiem. No to ale i tak powinno mieć inny kolor włosów. 25 zadymiasz. Ja wiem, co to jest. Proste. Dobra, możesz już Vera szukać dobrego. Masz zapisane? Tak. Dobra, no to jest oczywiście bazet. Bazet! Nie no, Kelet, Kolet. Może mieć bazet. No bazet to jest żeńska wersja baza. Kolet zapisana, także punkt ale spada. Moim zdaniem, ja to przemyślałam tak, że to serduszko, bo ona ma to jak gadżeta. Ja go sam używam z tym serduszkiem. No, takie leczy. Uwaga, zostało tylko 6 zadymiarzy. Dobra, no to powoli już czy się mamy robi ciekawie. Ekopapier. Dobra, wiem. Ja wiem. I człowieczek. Bardzo prościutkie. I schudziutkie. 10! 9. 7. A 8? Razem to jest proste, tylko nie wiem, co ta miękka na koniec tam robi na przykład. A, dobra. Moim zdaniem. Strasznie dziwnie ułożyłaś te niektóre te. Kiełek. Kiełek, no moim zdaniem też. Jak tu nie pasuje ci ta miękka? No kiełka? No nie, on ma taką. On pokaż. Ma narysowaną. Pokaż, ale on ma taką smutną? No on ma taką nijaką. Nie wiem, ja zawsze gram z kiełkiem ze skinem, który jest jakoś tyłkiem odwrócony. Kiełek jest teraz epikiem? A no, ale on tu ma taką słodziutką minkę. Taką, o? A nie taką. Ale nadal to jest poker face. No dobra, no niech będzie, no dobra, pasuje, no. Inkubator. No, ale widzisz, to się dało poznać, tak? 27 zadymiarz. Dobra, już wiem. No. To jest proste, bo... Bo jest taki pewien skin jeden. No. Ja jestem gotowy. No ja też. No to Vera pokazuje odpowiedź. Griff. Co?! Jak to grif? Staneczkowy grif. Powiedz, jest normalny? No ale, grif? Ale on grif? Przecież co powstaje? Widzisz? No przecież wiem, dobrze napisałem, się naśmiewam z ciebie. A grif. Co ma niby? Nic, nie ma, chciałem cię bejtować, że on ma jakiegoś skina staneczkowego czy coś. Dobra, no, 28 zadymiarz, mamy remis w tym momencie, chłopie. Żubik. I uwaga, walczymy uczciwie do końca. A jeśli będzie robić to, bo Jakub odsłowuje to. Nie, to nikt nie dostaje. Nie no, robimy jedną rundę dogrywkową wtedy, no. Uwaga, ten jest troszeczkę podchwytliwy. Podchwytliwy mikrofon. Dobra, daję ją. No, pokazuj dobrą odpowiedź. Gracjan już zapisał. Dałem Janet.
Żaneta? Żaneta, ja też dałem Żaneta. Żaneta, bo zobaczmy. Ona śpiewa i tak fruwa i jest. No właśnie też mi się wydaje, że mikrofon pasuje do Janet, bo ona ma... Jak to Miko? A, bo ma mikrofon, tak. No, tam on trzyma mikrofon. 29 zadania, czyli zbliżamy się już do końca. Do końca, jeszcze trzech zostało, cały czas mamy remis. No i tu będą Miko, Piorun Essa i okulary? Essa jest tak. Dobra, ja chyba wiem. Tak. Ja chyba wiem. Może jakaś... O, ja chyba wiem. Tak, dlatego świeciło, dziwne. No może, że tu nic nie ruch, ale mają kartoczkę. Czy to jest Buzz? No Vera, pokaż. Buzz Astral. Mi się kojarzył. No i Serge. No i Serge. Serge? No i Serge. Serge? No Serge. No tak, bo on w sumie Serge. Tak pokazuje. A ja cię wyśmiałem, że ty napisałeś Serge. Ja napisałem ja sam. A nie, ty napisałeś on sam. On napisał Serge, a potem to zamazał. Nie, on już był, on już był. Bo ja myślałem, że on jakby elektryczny, bo on tam coś tam z elektryką było, co nie? Ej, faktycznie, ale czemu piorun mnie jakoś zmylił na Buzza, nie wiem. Kojarzyło mi się, że Buzz. Ja myślałem, że jest jakby elektryczny Buzz, ten taki rockowy, że on ma jakąś elektryczną gitarę i w ogóle jest taki dobra, super rock. No jesteśmy oboje parowami, przynajmniej tyle. 30 zadymiarz. Mhm. A. Dobra. Łatwiutkie, to jest tak, woda. No oczywiście, że to jest. Jest. Buzz Astral. Po tym kolorze. W końcu swoim. Będzie was. Jej! Jej, Hank. Nie no, no, musi to być Hank, no bo to jest kreweteczka, która pływa sobie w wodzie. To nie była kaczka? Sam jesteś kaczka, to jest no, kreweta. To nie była jakaś taka mała kaczka. Kreweta, no zobacz, jaka no, mała kreweta z niego wyłazi. Tutaj jest Hank i bing, i wychodzi kreweta w kasku. A, i wszystko nie, się zgadza. To jest kaczka. I jeszcze ma taką minkę, ten jego pojazd cały. Dobra, no to lecimy z 31 Brawlerem. To jest ostatni? Przedostatni. No dobra, to jeszcze dwóch, okej. Tom. Kociara. Co tu robi dziadek jakiś? Co tu robi dziadek? Ja to mam to gdzieś w głowie, tego jeszcze nie mogę przypomnieć, jak się nazywał. Co tu robi dziadek? Dlaczego jest kot, kłębek i już... Jest pewien powód, dla którego to jest dziadek. Czy Gail ma kota? Ja chyba dałem złą odpowiedź. Jak dałeś złą odpowiedź? Ale ten pamiętaj, że to może być zadymiarz, który też pojawi się niedługo. 10. 9. Nie no, to musi 8, być 8. 7. No, musi być on. 6. Kit. Nie ma innej możliwości, ja też dałem kit. Ale czy Gail ma kota? Nowy brawlerek. Teraz o co chodzi z głosem dziadka? Słyszycie głos kita? You are stuck with me. No gada jak sobie po prostu taki ziomek. Tak. Mi brzmi jak starszy pan. No nie, jakby bo on jest tak. Po prostu taką gwiazdą w kwiecie wieku. W tym Star Tune Studios, tak? A to, że jest przysłodki, no tylko mu dodaje atutów. Dobra, no, czy 32 ostatni. Ty, czy mamy remis? Mamy remis. No to wszystko się rozstrzygnie w ostatniej rundzie. Tom. Okej. Okay. A, ja wiem, co to nie się nazywa. To są dwie typiary, robot. Ja wiem. Task. Dwie typiary. Mogę napisać, co mi się z nimi kojarzy? Nie, musisz napisać nazwę. Ale ja nie znam ich do. Jak z nimi? Rzucałeś się. Czy to jest Nita i Miś? Dokładnie. Ale by ci się teraz przydała karta Mario Universe, to? A już wykorzystałeś. Ajajaj. Dobra, no ja wiem, kto to jest. Nie zaśmiem. I tak coś jest, jak się nie ogląda odcinków Damiana. No właśnie, to trzeba oglądać. Do końca. Dobra, moja odpowiedź jest zapisana. Ty też już masz? Tak. No to Vera, pokaż nam, kto to był. Pam. Co napisałeś? Ja napisałem. Co to jest? Liza? Liza? No ja napisałem Larry i Lauri. Tak? Tylko nie wiem pisać. Przypomniało ci się, jak jakimś magicznym cudem. No. No dobra, no niech będzie. Czyli gra coś ma dobrze, tak? Zobacz, co ja napisałem. Przeczytaj na głos. To jest? Czekaj, niech on nie patrzy. Lizole i ślizole? Lizole. Napisałem Lizak i Ślizak. Aha, Lizak i Ślizak. Lizole. Czemu ty moje K przeczytałaś jak le? O co chodzi? No, Gracjan, jakbyś to przeczytał? Lizole, ślizole. Jak Liza, w ogóle tego L. Lizole, ślizole. Dobra, ja napisałem Lizak i Ślizak. A zrobiłem to dlatego, żeby był zwycięzca w dzisiejszym odcinku. Yeah! W ogóle gościu, ja pamiętasz jak wtedy powiedziałem Shelly? To było takie łatwe? No. No to trochę ci się dawałem, żebyś miał równe punkty, żebyś miał szansę. No bo wy jesteście dzisiaj na taki świąteczny vibe, macie odcinka. Ja też chciałem być, ale moja czapka niestety wydaje jedny dźwięk. No to uznałem, że dobra, trochę ci się podłożę, bo widzę, że mam to dzisiaj dostajesz. No dobra, Gacja, no to przyszła pora na twoją nagrodę, także którego skina wybierasz? Wszystkie są tutaj dostępne. Nie wiem, ten Otis jest na przykład fajny, tupta sobie nóżką. Ej, Zadymiaro. Mamy takiego sama Yetiego. No jest taki na przykład Ash. O, ten Ash jest tylko 60 gemów. To może ten Ash prezent. Nie. Mandy. A czy tu masz taki zestaw dwóch skinów. A jakbyś mi kupił Amber, to kupisz mi 160 gemów? Że mi dać moje gemy? No tak, no mówiłem, że były gemy, więc będziesz no to miał... ja
Ja chętnie Amber wezmę. A takiego Miko nie chcesz nowego? Grinchowe. No ale ja Miko za bardzo nie gram, wiesz. Na pewno? A ty nie masz jakiegoś skina już do Amber? Mam Amber do nowego, ale... ale królowa lodu jest lepsza. No dobra, masz. No proszę, nagroda dla ciebie. Na święta. Prezencik. Gra oferta potwierdzona. 6 dyszek poszło. Uwaga, uwaga, oficjalnie zakup został sfinalizowany. Czyli co? Kupujemy ci tego skina. 270 gemo w tym momencie na twoim koncie. I który ten skinek? Amber? Na pewno? Właśnie Miko chyba nie umiem grać za bardzo. No może z skinem będzie ci lepiej szło. Fajny ten Miko. Ten grinchowy. Ale wyjdzie jeszcze Wukong. Tylko to będzie 300 gemów kosztował, będzie legendarny. To może kiedyś się go trafi. No to co, chcesz Amber? Tak. Na pewno? No to sobie kupuj, proszę cię. Twoja nagroda z dzisiejszego odcinka. Amber. Gratuluję serdecznie. No i co, no i w tym filmie od nas to tyle. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek to kolejny właśnie taki odcinek z pojedynku. A już niedługo pojedynek Vera versus Grasuś na odgadywanie zadymiarzy po głosach. Siemano! Subskrybujcie kanał!